Witam Was serdecznie. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie poświęcone jednej z najbardziej znanych satyr Ignacego Krasickiego. Jest to satyra do króla. Nie jest ona tak prosta, lekka, łatwa i przyjemna jak satyra pijaństwo. Pijaństwo jest bardzo uniwersalne. Do dzisiaj gdyby zmienić parę takich miejsc, które by nam współcześniły pijaństwo, to do dzisiaj byśmy mogli pijaństwo czytać z powodzeniem. Prawda? To się nie zmieniło, to jest uniwersalne i ponadczasowe. Natomiast satyra do króla wymaga pewnej liczby kontekstów. Przede wszystkim potrzebujemy kontekstu historycznego. Satyra do króla jest adresowana do króla Poniatowskiego. Mieliśmy bardzo wielu królów na przestrzeni dziejów, natomiast Poniatowskiego warto zapamiętać z, jednej, z jednego powodu. Poniatowski był ostatnim królem Polski i to za jego panowania miały miejsce rozbiory. Bardzo przykre, trudne doświadczenie dla naszego kraju. 123 lata się męczyliśmy w tym stanie, no ale solidnie sobie zapracowaliśmy na to, co dostaliśmy od historii. Dobrze, Poniatowski, jeżeli nie spaliście na lekcjach historii, to pewnie kojarzycie tę postać i nie jesteście pewnie w stanie, ponieważ nikt nie jest w stanie wydać jakiegoś takiego rozstrzygającego wyroku, czy Poniatowski był dobrym królem, czy był złym królem. Głosy są podzielone. Co zrobił dobrego? No przede wszystkim Poniatowski był królem, który był przesiąknięty ideami oświeceniowymi, to znaczy otaczał się mądrymi ludźmi, otaczał się intelektualistami, które, którzy to być może doradzali mu w podejmowaniu, pomagali mu w podejmowaniu. Ważniejszych decyzji. Lubił towarzystwo ludzi światłych, ludzi, którzy reprezentowali te najważniejsze wartości epoki, w której żył król. Natomiast miał bardzo wiele grzechów na swoim sumieniu. Przede wszystkim uzależnił Polskę od Rosji, od Carycy Katarzyny, która gardziła nim, ale jemu się wydawało, wydawało z kolei, że caryca, caryca go lubi, a ona go nie za bardzo lubiła, nie ceniła go w ogóle. Ponadto, Poniatowski był królem słabym, tak naprawdę, zachowały się świadectwa historyków, które mówiły, że był to człowiek niezdecydowany, skoncentrowany na, na unikaniu odpowiedzialności za swoje czyny, nie, nie, lubił, nie lubił dawać, ale też nie lubił odmawiać, więc mamy do czynienia z królem, który, który no, którego przerosły te ambicje. Jakie nim kierowały, gdy myślał sobie o tym, jak zreformować Polskę. Dalej no Ignacy Krasicki, który, który dosyć często brał w królach obronę, napisał satyrę do króla. I ta satyra do króla pokazuje nam, w jaki sposób atakowano Poniatowskiego w czasie, kiedy Poniatowski rządził i próbował w jakiś sposób zreformować Polskę. Teraz tak, uwaga, bo to jest bardzo ważne. Bardzo często uczniowie wpadają w taką pułapkę. Nauczyciel mówi, przeczytajcie satyrę do króla i spróbujcie ogarnąć, o co, o co tam chodzi. Tak? No i wychodzi uczniom, którzy są rzuceni na głęboką wodę tej satyry, że Ignacy Krasicki krytykuje, krytykuje Poniatowskiego. To guzik prawda, to, nie, to jest nieprawda. Ignacy Krasicki jest autorem. Tak? Ignacy Krasicki jest autorem satyry do króla, ale głosu Krasicki udziela Typowemu polskiemu sarmacie, czyli komuś, kogo możemy kojarzyć na przykład z Janem Chryzostomem Paskiem czy z paroma jeszcze innymi tego typu postaciami, które to z kolei były bardzo negatywnie postrzegane w czasach Oświecenia. Oświecenie, przypomnijmy sobie, polskie przynajmniej, nie znosiło polskich sarmatów. Oświeceniowcy oskarżali polską szlachtę o to, że tak naprawdę zdemolowała całkowicie podważyła możliwości rozwojowe Rzecz, Rzeczpospolitej i polski szlachcic, ten taki wą, wąsiaty z szablą i e, anarchizujący e, i głosujący za pieniądze na różnego rodzaju sejmikach, to, jest, to był największy wróg, tak? to był największy wróg polskich oświeceni, oświeceniowców. Ich trzeba było pokonać ideowo, ich trzeba było wyśmiać itd. itd. Tak? Więc e, kto mówi, e, kto mówi w, te, w Satyrze do Króla? No w do Króla mówi typowy polski sarmata i to właśnie on oskarża króla o bardzo wiele różnych przewinień. Potem na końcu się okaże, kto, kto tak naprawdę jest przedmiotem kpin w tej, w tej satyrze. No więc zacznijmy od początku może. Sam Krasicki zaczyna od bardzo ważnych słów, które być może są, które być może są pewnego rodzaju światłem prowadzącym cały gatunek satyry. Satyra prawdę mówi. Względów się wyrzeka, wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka. Cóż to znaczy? Po pierwsze, zadaniem satyry jest mówienie prawdy. No to jest ważne, tak? Zadaniem satyry jest mówienie prawdy, czyli satyra przykłada nam do twarzy zwierciadło i mówi, mówi nam: Satyra, popatrz, człowieku, taki oto jesteś. Tak? To zwierciadło jest oczywiście odpowiednio. Ukształtowane, żeby nasz wizerunek był groteskowy, komiczny, ponieważ satyra ma również bawić. Satyra wielbi urząd czci króla, lecz sądzi człowieka. Jak to rozumieć? To jest bardzo proste. Chodzi o to, że satyra jest gatunkiem, który ma ośmieszać człowieka, który ze swojej racji może być słaby, pełen wad i doskonałości, ale nie wolno satyrze śmiać się ze, ze stanowiska, które ten człowiek zajmuje. Czyli możemy śmiać się z prezydenta, z premiera, z marszałka, z papieża, obojętnie z kogo, ale nie wolno nam się śmiać z instytucji prezydentury, z instytucji premiera, z instytucji marszałka, z instytucji papiestwa. Tak? Nie śmiejemy się z instytucji, ponieważ instytucje z definicji służą nam, ale możemy śmiać się z ludzi, którzy te, w tych instytucjach zasiedli i niestety... Mają takie, a nie inne wady, które trzeba im pokazać. Dobrze, no to jakie są wady króla? Po pierwsze, tak naprawdę bardzo szybko. Po pierwsze, jesteś królem, a czemu nie królewskim synem? No to jest fantastyczne. W jaki sposób można było zostać królem? No królem można było zostać albo dziedzicząc tron, albo zdobywając koronę za sprawą zwanej wolnej elekcji. No to w czasach oczywiście Rzeczpospolitej i Szlacheckiej. Wolna lekcja polegała na tym, że zbierali się szlachcice, tak w największym skrócie, i wybierali spośród siebie kogoś, kto będzie nimi rządził. Tak? Tylko, że bohat tylko, że bohaterowi satyry do króla to się nie podoba. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek uważa, że co to za król, który, w którego żyłach nie płynie królewska krew. Dlaczego? To jest takie ważne, ponieważ kiedy ktoś się urodzi w królewskiej rodzinie, to już od urodzenia będzie wiedział, w jaki sposób sprawuje się władzę. Tak? Będzie innym powietrzem oddychał, inną strawą będzie się. Karmił będzie miał rozum, bez nauki, biegłość, bez pracy, będzie mądry, wspaniały, mocny, odważny, tylko dlatego, że urodzi się w królewskiej rodzinie. To jest oczywiście piramidalną bzdurą, dlatego że nikt nie uwierzy w to, że ktoś będzie dobrym lekarzem tylko dlatego, że miał ojca albo matkę którzy też lekarzami byli, tak? Tutaj trzeba skończyć studia, trzeba mieć doświadczenie, trzeba zbadać dziesiątki albo i setki pacjentów, żeby, żeby mówić o sobie, że jest się dobrym lekarzem i przy okazji żadnego nie uśmiercić. A według naszego bohatera król może być dobrym królem tylko wtedy, jeżeli urodził się w królewskiej rodzinie, tak? Bo w jego żyłach w tym momencie płynie królewskość. Dobrze, przejdźmy dalej. Prawdziwy król, nawet jeżeli coś w bardzo malowniczy sposób zepsuje w swoim królestwie, to zawsze ma całe stada poetów, kronikarzy, intelektualistów, którzy wybronią go i pokażą go potomności albo jego poddanym w sposób wyidealizowany. A więc nie masz się co martwić, prawdziwy królu. Jeżeli jesteś prawdziwym królem, to nawet jeżeli zrobisz największą głupotę na świecie, to i tak o tobie napiszą, że Jesteś wspaniały, doskonały i nie, nie będzie problemu. Zostaniesz zapamiętany tak, jak trzeba. Kolejny zarzut. Tyś królem, czemu nie ja? No, to był wielki problem dla polskiej szlachty, ponieważ jeżeli spośród szlachty wybiera się kogoś, kto potem szlachtą ma rządzić, to, e, znając Polaków, za chwilę znajdzie się ktoś, kto, kto powie: W czym ty jesteś lepszy ode mnie? Dlaczego ty możesz rządzić, a nie ja? Może nawet ja będę lepszym królem niż ty. No właśnie. A więc to jest zarzut do Poniatowskiego: jesteś królem, a byłeś szlachcicem. Prędzej tu mi kaktus wyrośnie, albo prędzej się udławię, zanim zwrócę się do ciebie, najjaśniejszy panie, ponieważ niczym nie różnisz się ode mnie. Dobrze, dalej. Eee, przejdźmy dalej. Nie, król nie budzi szacunku u swoich, u swoich poddanych. Co gorsze, to nie tylko o to chodzi, że nie budzi szacunku. Tak? Król jest Polakiem. Źle to więc, żeś jest Polak. Źle, żeś nie przychodzień. To już jest kompletnie. E, e, absurdalne. E, według naszego bohatera, e, polski król powinien być obcokrajowcem. No jak to brzmi? No, jeżeli pomyślicie sobie, że, że brzmi to w sposób no, szalony, zwariowany, to jest kompletnie bez sensu. Tak? No to pomyśl, pomyślcie sobie, ile razy być może e, mówiliśmy sobie takie słowa: hm, słucham sobie albo oglądam tylko i wyłącznie. Amerykańskie, angielskie seriale, słucham tylko i wyłącznie amerykańskich, angielskich bądź też zagranicznych wykonawców, a polscy? Eee, są polscy. Nie? To tak samo jest tutaj. Tak? Najlepszym królem Polski będzie ktoś z zagranicy. Dlaczego? No bo jest z zagranicy, tak? bo nie Polak. No, no Polak nie może być dobrym królem Polaków. Tak? Potrzebujemy króla z zagranicy. Jest to pewnie wynik jakiejś mody albo ukrytych głęboko kompleksów. Kolejna rzecz. Powiem więc bez ogródki. Oto młodyś jeszcze. Czyli kolejny zarzut. Królu, poniatowski, król jest za młody. Co to? Kto to widział? Ledwie mieć 30 lat i wejść na tron? Gdzie? To jest bez sensu zupełnie. Prawda? Oczywiście śmiejemy się tutaj. Dlaczego? No, młodość. Młodość nie ma jednej rzeczy. Młodość nie ma doświadczenia. Tak? I król dobrze, że jest. Byłoby dobrze, gdyby król był doświadczony. Tak? To, jest pewien, to, to jest pewien aksjomat, czyli z, z tym się nie dyskutuje, tak? Król doświadczony to król jednak ciut starszy, tak? niż młodszy. Ale według naszego bohatera, czyli osoby, która krytykuje króla. E, wszelka mądrość, wiedza, doświadczenie nie wynika wcale z tego, że ktoś przeżył bardzo wiele i bardzo wiele zrobił, bardzo wiele osiągnął i wyciągnął e, wnioski, ale wszelka mądrość wynika z tego, że komuś zdążyły. Posiwieć włosy i zdążył e, wyhodować siwą brodę, i zdążył pokryć się z marszczkami. Tak? Czyli ktoś jest mądry tylko dlatego, że jest stary. A więc, jaki byłby najlepszy król dla Polaków, pochodzący z arystokratycznego rodu, najlepiej właśnie królewskiego? Po drugie, ktoś stary, zgrzybiały, a po trzecie, ktoś z zagranicy. Ok? Tak, no takie, takie rzeczy mamy. Kolejny zarzut. Kolejny zarzut. Król. Jest zbyt dobrym człowiekiem. Po co tobie przyjaciół? Niech cię wielbią słudzy. Chcesz, aby cię kochali? Niech się raczej boją. jak zyskał dobrocią, łagodnością twoją. Zdzieraj, a będziesz możnym. Gnęb, a będziesz wielkim. Kolejny zarzut, tak? Nie musisz, królu, szukać przyjaciół. Po co ci przyjaciele? Lepiej, jak będziesz miał służących. Po co? Po co ci szacunek? Lepszy jest strach. No to ja zawsze to przenoszę na takie warunki szkolne i sobie mówię tak. Co byście pomyśleli, gdyby jakiś nauczyciel mówił, że ideałem nauczyciela jest osoba, która budzi strach u uczniów, a nie sympatię. Ideałem nauczyciela jest ktoś, kto. Trzyma młodych ludzi za twarze, a nie łagodnie ich prowadzi do przodu. No to odpowiedzcie sami sobie. Kolejny zarzut. To źle księgi lubisz i w ludziach kochaszcie uczonych. I to źle. No tak, tutaj to się zgadza, tak? No mamy epokę, która się lubuje w księgach i w wiedzy. Więc nic dziwnego, że Kochanowski, że, Kochanowski, że Poniatowski jest, jest otoczony ludźmi, którzy reprezentują pewne no, wyższe jednak możliwości intelektualne i orientują się w tym, co te aktualnie dzieje się w świecie. No ale to jest źle. Po co ci to, mówi nasz bohater? Mądry przedysputował, ale głupi pobił. Ten co niegdyś potrafił floty duńskie chwytać, król Wizimierz... Nie umiał pisać ani czytać. No, dochodzimy tutaj do starej, dobrej prawdy. Mądry przedyskutował, ale głupi pobił. Siła argumentów jest niczym wobec argumentu siły, mówi nasz e, krytykant, który wziął sobie na cel króla Poniatowskiego. Tak? Czyli krótko mówiąc, nie trzeba czytać ani pisać. Nie trzeba umieć czytać ani pisać, żeby być dobrym królem. Wystarczy mieć silną rękę, potężną armię i, wie, i trzeba wiedzieć, komu dać w mordę. Dobrze, przejdziemy dalej. Końcówka jest wstrząsająca. Żeś dobry, gorszysz wszystkich, jak o tobie słyszą. I ja się z ciebie gorszę i satyry piszę. Bądź złym, a zaraz kładąc twe cnoty na szalę, za to, żeś się poprawił, i ja Cię pochwalę. Jaki jest wniosek? Dobry król wszystkich gorszy. Trzeba być złym królem, pełnym wad, by ludzie się cieszyli z takiego władcy. Przerażająca błęda. Ale jeżeli to jest satyra, to znaczy, że my się z kogoś mamy śmiać. Jeżeli to jest satyra, to znaczy, że Krasicki z kogoś szydzi. A więc z kogo szydzi Krasicki? Mamy tam dwóch ludzi. Mamy osobę, która oskarża o coś króla, i mamy króla. No to kto jest? Kto jest obiektem prawdziwych żartów? Osoba, której wady są tak naprawdę zaletami. No bo młodość, łagodność, e, chęć zdobywania wiedzy, chęć szukania sobie sprzymierzeńców albo przyjaciół, bycie Polakiem. To są, za, to są wady, to są zalety króla. To kogo je, kogo, z kogo się śmiejemy? Śmiejemy się z tych głupich, zacofanych, zamkniętych w sobie, konserwatywnych, e, żyjących w przeszłości, anarchizujących sarmatów, szlachciców, którzy nie umieli dopuścić do swojej świadomości faktu, że czasy się zmieniają. A Stanisław e, August Poniatowski jako symbol tych czasów jest w oczach tych polskich sarmatów jak to się ładnie mówi kamieniem obrazy czyli tak naprawdę zapamiętajcie sobie setera do króla kpi sobie w przewrotny sposób to jest dobre słowo w przewrotny sposób kpi sobie z wrogów króla a wszystkie wady które zostają królowi wytknięte są tak naprawdę jego zaletami i kompletnie abstrahując od tego Jaka jest prawda Poniatowskiego, to właśnie w taki sposób należy odczytać satyrę do króla. Pozdrawiam, trzymajcie się.